Cześć, tu Gurtank i wracamy do Funkillera Fear Factor. Dziś zmierzymy się z kolejnym cmentarzem. Szczerze mówiąc, pierwszy raz spotykam się z tym poziomem. Mamy na nim zabić 25 przeciwników w trybie demona. Weźmiemy sobie karty pod to, może zamiast odkupiciela mroczną duszę po prostu. Reszty kart nie będę zmieniał. I zaczynajmy. Znajoma okolica, trochę mi to przypomina jeden poziom w Resurrection. Dobra, mam od razu masę przeciwników na przywitanie. Trochę amunicji. Duszyczki. Kurde, amunicja się kończy za szybko. Znowu koniec amunicji. I znowu. Dawajcie duszę. Trochę mnie obili. Muszę się rozejrzeć za amunicją, bo jest krucho, krucho. Oprócz strzelby nic nie ma. Mamy sekret z modyfikatorem broni, który się za bardzo nie przyda. Bardziej się martwię o tę amunicję. Aha, to miejsce poznaję chyba z Hell and Damnation, tam było to z góry ten cmentarz. Wszystkie dusze się liczą. Kurde, jakakolwiek amunicja. Dobra, mamy. Kurde, akurat tu kończyliśmy teraz to. Dobra, nie zbieramy dusz. Lecimy szybko do przemiany. Szybko, może się nam jeszcze zespawni kilku. A nigdy nie lubiłem tych rycerzy. RIP. Nie mam gdzie uciec, nie miałem gdzie uciec już. Niepotrzebnie tu biegłem. O, raz, dwa.
Dobra. Kurde, czemu oni mnie tak biją strasznie? Uciekaj! Danielu, uciekaj! Oj, ten poziom nie będzie łatwy. Dobra, tutaj mamy mechanizm do otwarcia tych drzwi. Kto pamięta z Highlander Nation, tam też był jakiś troszeczkę inny, ale też polegał na otwieraniu tych drzwi. A, ale co innego muszę powiedzieć, no coś jest nie tak z ładowaniami na tym poziomie, bo wyjątkowo długo się ładują, jak nawet na Fear Factor. Fear Factor nigdy długo się nie ładowały, ale tutaj to mamy tak jak w sumie w Resurrection ładowanie długie. Kolejne miejsce złe. Zero amunicji. No oczywiście nie diabną. Dobra, to by było na tyle, ale na pewno jeszcze wskoczę to miejsce, bo mówię, amunicja jest mi tak potrzebna. Niestety jest mi potrzebna i tu nie ma. Nawet w tych zakątkach. Jest i zakonnica z sierocińca. O! Co się stało? Dobra, gra się skraszowała. No niestety ten poziom wraca do złych tradycji Painkillerów oficjalnych. Nie wiem, pierwszy raz chyba mnie wykrzaczyło w tej grze. No, mam przebłyski z Redemption. Taka masa. W takim zakątku. No nie mówcie, że jednej duszy mi zabraknie. Dobra, dospawniajcie się szybko. Oj. I nie wiem, czy mi się uda tą kartę zdobyć. Z pewnością będzie ciężko, jeżeli przeciwnicy po prostu giną w większości, zanim się przemienię. Dobra, rozejrzyjmy się za sekretami. Na pewno amunicją nie pogardzę. Dobra. Sekret drugi. Thank you.
Jest amunicja w końcu. Zbroję także widzę. Amunicja. Sprawdzę tutaj z tyłu te budynki. Okej. Żegnam pana. Kurde, co mnie zabiło? Niestety coraz mniej mi się ten poziom podoba. Nie tylko przez to, że zginąłem, ale bardziej mi się to nie podoba z powodu tych ładowań. Ja nie wiem dlaczego, ale tu prawie 4 minuty ładowanie mnie czekało. Co mi się nie podoba. Nie mam pojęcia, co mnie zabiło. Dobra, weźmiemy tą broń. No i dobra. Tylko co to była za eksplozja, co mnie zgarnęła tutaj? Bo nie wiem. Zajdźmy tu. O, mamy kolejny sekret. To już 3. Sprawdzę te drzwi. Dobra, nie da się ich usunąć. Idziemy dalej. Nie lubię tych rycerzy. Dobra. Amunicja. Tu jest jakiś płotek. To nie, nie możemy tam pójść. Nie ma nic. A szkoda. No tu jest za ciasno na te kurde, na tych gości biegających szybko. Dobra, musimy zbiegać stąd. Nie chcę przemiany zmarnować. Dobra, niech nam te dusze znikną. Okej. Jest więcej amunicji z tyłu. Wszystko pozamykane, reszta. Idziemy dalej.
Mamy drzwi jakieś zamknięte. Znać sposób, by otworzyć drzwi. Ja znalazłem sposób, tylko nie wiem, czy to tak jak twórca sobie wymyślił. Skakanie po tym cymbale otworzyło mi drzwi. Przepraszam, nie cymbale, Julek Cezar. Nie cymbał. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wtedy zadziałało. Po prostu skakałem po tej statule i to się nam otworzyło. A tu... nawet na nią wejść nie mogę. Dawaj, Julek, pomóż mi. Wajchy tu nie ma żadnej. Mam tylko jakąś skrzynkę z Necrovision i to by było na tyle. No, skarda, nie skarż, 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 skarż. Nie wiem, zablokował się czy co? Bo nie wiem, na jakiej zasadzie tutaj ten mechanizm działa do końca. Skakania jego. Coś tu otwiera te drzwi, tylko ja nie wiem co. Nie wiem, czemu się postać tu blokuje w tym miejscu. Może niewidzialna ściana? Zobaczmy. Może jest cokolwiek, co włącza tutaj nam ten mechanizm. Szczerze wątpię w to. No może tej łapy mam użyć? Nie. Ja się trochę będę bawił z tym mechanizmem, bo nie mam pojęcia, no. Nie wiem, jak go włączyć. Wcześniej coś losowo go włączyło, teraz to całkiem nie wiem już. No nic, pozostaje próbować skakać dalej. Tego pajaca. Nie wiem. Ta jego ręka wyciągnięta? No nie pytajcie, no. No na pewno nie ta jego ręka, no bo... trochę to zbyt enigmatyczny opis. Znajdź sposób na otwarcie drzwi. Super, znajdę go, tylko może jakaś podpowiedź mała chociaż, gdzie ten mechanizm mógłby być? Albo chociaż podpowiedź, czy jest jakiś mechanizm? To by było super. Nie wiem. Na pewno nie tak. No to kurde jak, no. Ostatnim razem skoczyłem mu na rękę i się otworzyło. Może mam przywrócić go? Nie. No ani się zniszczyć tego nie da. Może tą chłodę przyciągnąć? Nie. Ona jest chyba tak, ona jest nieruchoma całkowicie. No, pozostaje to, co mi raz wyszło, ale to mówię, raz mi tylko wyszło. Czyli skakanie po nim do usranej śmierci. Weź tu łapę, Julek, i pomóż mi, kurde, przejść. Nie, no nie wiem, no kurde, no. Może on coś ma w tej dłoni? Nic nie ma, no. Ta skrzynia się otwiera. Może jest za nią jakiś... jakaś wajcha, cokolwiek. Może ma wajchę gdzieś, kurde, na tej dłoni?
Czekajcie, może mu trzeba na tą łapę wskoczyć. Kurde, ale to łatwo powiedzieć, tym gorzej zrobić. O! Ta postać się bloczy po prostu na tej postaci, kurde. Na tym Julku. No, nie wiem, nie wiem. Dalej sobie wskaczemy do posągu. Szczerze mówiąc, może zasadzić to cholerę. Nie. Wiecie co, poszukamy jakiegoś mechanizmu, bo ja nie mam pomysłu, co mogłoby to nam te drzwi uruchomić. Może gdzieś tu jest jakaś wajcha za którymś budynkiem. Nic nie ma. Co to za dźwięk był? Klucz jakiś tu był? Może, chodźmy zobaczyć. Może nam się te drzwi otworzą. Nie. Ale zobaczmy, czy jak mu... w rękę dam ten klucz. O, otworzyły się, no to... taki mechanizm był. Dobra, idziemy dalej. Jest i zakonnica, jest i masa gości. O kurde, o kurde. Dawaj drugą duszę szybko. Oczywiście oczyściliśmy to w sekundę. Się nie dospawniają więcej. Dobra. Ile nas zostało gości do zabicia? 30, nie będzie przemiany. O nie, o nie, 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 pan odpychacz. Tutaj któreś drzwi. Któreś w których drzwiach jest sekret, ale chyba nam się ono dopiero otworzy pod koniec poziomu. Kurde, będą nas odpychali bez przerwy.
Dobra, mamy i zakończenie poziomu. Nie wiem, jak z kartą będzie. Nie wiem dokładnie, ile przeciwników ubiłem. W trybie demona. O proszę, są sekrety. Sekret numer 4. Idziemy po sekret numer 5. Nie wiem, która to była lejka dokładnie, ale wiem, że tu jedna kapliczka była zamknięta. Nie, nie, o proszę. Numer 5. I dobra, teraz zobaczymy, jak z tymi... jak z tą kartą będzie. Miejmy nadzieję, że ją dostanę, bo... szkoda by było po prostu. A jak nie dostanę, to po prostu wam ją pokażę w następnym odcinku. Coś w końcu ją zdobędę. Zobaczmy. No niestety, nie mamy karty. Mówi się trudno. Zobaczmy, co nas czeka dalej. Klasztor. Stary klasztor. Dobra mapa. Bez używania kart tarota będziemy musieli go ukończyć. No dobra. Tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć!